Uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, więc chcę się z Wami podzielić tym, jak to można zrobić w Opolskiem. Dawne przysłowie mówi, że lach bez konia to jak ciało bez duszy, że Polak rodzi się i umiera na koniu. Dziś jeździectwo to po prostu jeden z najwspanialszych sposobów na kontakt z naturą. Adamie, podobno na południu Opolszczyzny ma powstać szlak konny. Ty jesteś jednym z inicjatorów. Powiedz mi o jego walorach. Opolszczyzna jest stworzona do turystyki konnej i z grupą zapaleńców postanowiliśmy pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego taki szlak konny stworzyć. Szlak ten ma mieć ponad 300 km i obejmować wszystkie ośrodki jeździeckie w tym regionie. To chyba świetna wiadomość dla amatorów turystyki konnej. Dawniej elitarne, dziś coraz bardziej popularne i dostępne. Powstaje coraz więcej profesjonalnych ośrodków jeździeckich, wyposażonych m.in. w kryte ujeżdżalnie, dzięki którym jeździectwo możemy uprawiać przez cały rok. Jest jeszcze jedna wyjątkowa rzecz. To jedyny sport, w którym partnerem człowieka jest zwierzę. Zresztą nie bez powodu o jeźdźcu i koniu mówi się para. Między człowiekiem a koniem tworzy się wyjątkowa relacja oparta na wzajemnym zaufaniu. Jeździectwo to aktywny wypoczynek dla każdego, ale jak zacząć? Na przykład w jednym z wielu gospodarstw agroturystycznych mających w ofercie naukę jazdy konnej. Nigdy nie jest za późno, żeby spróbować swoich sił w siodle. Andrzeju, widzę, że w Twoim ośrodku szkolą się na olimpijczyków właściwie od małego. Nasz ośrodek to ośrodek szkolenia olimpijskiego i faktycznie tak to się zaczyna, ale później mamy już zawodników, którzy startują w wielkich międzynarodowych zawodach. Jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, organizujemy też tutaj największe zawody w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni, nasza Opolszczyzna również, zawody edycji Pucharu Świata. Brawo.
Z wysokości Końskiego Grzbietu można podziwiać krajobrazy całego województwa. Bardziej doświadczeni mogą wyruszyć w teren w opolskie trasy konne po najpiękniejszych zakątkach regionu. Na aktywną przygodę w siodle najlepiej udać się do województwa opolskiego.